takiego niepotrzebnego gadania. Na moim daily lubię wszystko, ale na daily, na których bywałem, to najbardziej nie lubię bardzo rozgadanych ludzi, którzy mówią o rzeczach, które są nieistotne. Jak się przyciąga? Jak ktoś przez cały tydzień powtarza to samo. Flow, w który jestem łatwo w stanie wpaść, to znaczy jak programuję, to mogę się obudzić kilka godzin później, przyjmując wtedy dopiero do wiadomości, że o, nie zjadłem obiadu i nie wiem, tam po dziecko trzeba do przedszkola jechać. Satysfakcję z rozwiązanego problemu? Lubię rozwiązywanie problemu. Będą taką frustrację narastającą przez cały dzień i to ulgę, jak się uda to wszystko przewalczyć, nie? Przez cały dzień. I później się wchodzi taki dumnym jak pap po całym dniu. Poprawi się włosy, jak się ma, nie? Możliwość uczenia się nowych rzeczy? To, że codziennie się uczę i to, że codziennie mam nowe wyzwania. W sensie każdy bug czy każdy jakby problem do rozwiązania to jest coś nowego i z reguły po prostu można to porównać do takiej wspinaczki, tylko codziennie mam inny szczyt do zdobycia. To zależy. Ja tak nie estymuję tego. Ja uważam, że pomiędzy midem a seniorem różnica jest taka, że mid wie jak programować, a senior wie jak to sprzedać komuś innemu. Ja nie określam doświadczenia w latach, tylko w tym, co ktoś potrafi. Możesz mieć 3 lata doświadczenia i nie wyjść z juniorskiego progu. To ile lat ktoś chodzi, wydaje mi się, nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Można spokojnie nauczyć się wielu ważnych umiejętności dla seniora w 3 lata, a można się w 13 lat nie nauczyć. Tragiczny był oczywiście. Dawałem korepetycje i potrzebowałem miejsca, gdzie mogę sobie zapisać jakby taki dziennik moich uczniów i postanowiłem przy okazji nauczyć się programować. Był dość straszny, ale działał i dzięki niemu dostałem moją pierwszą pracę. Kurczę, jak się uczyłem, to robiłem w PHP symulator Speedwaya, Speedway Managera, taki silnik do generowania wyników. To mam jeszcze ten kod na mailu, bo go wysłałem mailem do klienta i jest super. React. React, ale Angular też nie pogardza, nie? To podoba mi się, że w Angularze tak dużo się nie zmienia. React. Żaden. Ja nie lubię frontów. Odpowiadając na kolejne pytanie. Umieć? Tak. Czy musi? No nie wiem. Nie. Tak. A musi nie pisać? Tak. Nie wiem, w Google noszą takie czapeczki, więc może potem. Po krawacie w pierwszy dzień? Po niespokojnym wzroku, albo nie wiem, że nie ma kawy przy stole, to jest też podejrzane. Na, bym powiedział, 95% pytań odpowiada, to zależy. No senior na pewno będzie samodzielny, a będzie potrafił wejść właśnie w rolę takiego lidera w danym momencie, jak będzie taka potrzeba i będzie potrafił z klientem rozwiązywać ewentualne problemy. Może od 9 do 10, kiedy jest najwięcej daily i siedzi w kuchni i pije kawę. Byłoby strasznie smutno, jakby nie było. Ja myślę, że po osiągnięciu każdego celu, nie wiem, bo to ty senior to tylko plakietka, nie? To nie jest jakieś specjalnie trudne, żeby tą plakietkę dzisiaj dostać po roku pracy. No, dostanie się plakietkę i co? Czy to sprawia, że ten ktoś, jego wiedza rośnie, jego wiedza jest dokładnie taka sama jak przed plakietką, tylko pozwala mu ewentualnie odejść do innej firmy z ogromnym awansem? Nie, no na pewno. Jasne, że jest. Jakieś musi być. Emerytura na przykład? Po seniorze? Tak. Wydaje mi się, że jest jeszcze dużo miejsca pod tym sufitem. Naprawdę. Można zostać architektem. Żeby kodził w wolnym czasie. Nie tutoriale, tylko aplikacje, które naprawdę są mu do czegoś potrzebne. To teraz zabrzmi jak takie mędrkowanie, ale zawsze jak kogoś uczę, to mówię mu nie panikuj. Żeby się uczył, uczył i jeszcze raz uczył. Ucz się, bo nie wiesz tyle, ile możesz wiedzieć.